Siemaneczko, z tej strony Miodożer, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Poprzednie materiały były dodawane w formie podcastów. Te podcasty lądowały zarówno na kanale Spotify, jak i na kanale YouTube. Dzisiejszy materiał się różni od poprzednich, ponieważ jest on nagrywany w formie vloga. Tematem dzisiejszego materiału jest socjopata, czyli jednostka cierpiąca na antyspołeczne zaburzenie osobowości. Dokładniej, ściślej będę mówić o pewnych najbardziej charakterystycznych cechach dla tego zaburzenia, dla osób cierpiących na to zaburzenie, takich, dzięki którym będzie można odróżnić jednostkę, która jest socjopatą, od jednostki, która nie jest socjopatą. Istnieją dwa warianty tego zaburzenia, wariant psychopatyczny oraz wariant niepsychopatyczny. W przypadku tego psychopatycznego dochodzi do pewnych dodatkowych cech, pojawiają się pewne dodatkowe cechy, niektóre są modyfikowane, natomiast w dzisiejszym filmie zajmuję się tym wariantem niepsychopatycznym, a wariant psychopatyczny zostawiam na inny odcinek, inny materiał, inny film. Kim jest w ogóle socjopata? Jakie objawy będę w tym filmie omawiał? Otóż pierwszym objawem osobowości antyspołecznej jest to, co jest poinformowane już właśnie w tym nazwie tego zaburzenia, czyli antyspołeczność, szeroko rozumiana, czyli taka jednostka jest nastawiona na anty do całego społeczeństwa. Drugim objawem natomiast jest egoizm, który jest zawieszony w tu i teraz, w chwili obecnej, czyli jest to taki impulsywny egoizm. Najpierw jednak odróżnijmy jednostkę antyspołeczną od jednostki, która jest socjopatą, czyli istnieje pewne spektrum, które nazywane jest dysocjalnością i to spektrum zaczyna się od 0% do 100%. To spektrum posiada pewne zdrowe cechy, takie jak indywidualizm, spontaniczność, nonkonformizm, odporność psychiczna, nastawienie na własny interes, cechy takie jak elastyczność itd., itd. Czyli są to cechy, które są zdrowe. Jednak wszystko, co jest zdrowe, w skrajnej wersji staje się cechą patologiczną, czyli przykładowo bardzo fajną cechą jest elastyczność. Warto być elastycznym. Problem pojawia się w momencie, kiedy ktoś jest elastyczny do takiego stopnia, że łamie zobowiązania, nie dotrzymuje zobowiązań finansowych również, że jest tak elastyczny, że zmienia co chwilę zdanie na inne, jest tak elastyczny, że po prostu normy społeczne, normy prawne i tak dalej, to w zależności od tego, jak mu się będzie żywnie podobało i jak będzie mu się, jak będzie kontekst sytuacyjny będzie mu podpowiadał, więc tak jakby to jest wtedy problem. Bardzo fajną cechą jest nastawienie na własny interes. Osoby, które są nastawione na własny interes, osoby, które posiadają wyżej, są w tym spektrum dysocjalności, ale nie jakoś super mocno, to są osoby, które mogą być przedsiębiorcami, to są osoby, które nie chcą pracować na etacie, chcą przejść na swoje itd., itd. Bardzo fajna cecha, nastawienie na własny interes. Problem pojawia się wtedy, kiedy ktoś jest tak nastawiony na własny interes, że staje się totalnie egoistyczny i idzie po trupach do celu. To wtedy jest kłopot. I tak jest z każdą cechą na tym spektrum dysocjalności. No i mamy 0%, mamy 100%, socjopaci są bardzo blisko tych 100%. Natomiast jednostki antyspołeczne to są osoby, które posiadają wyższy wynik w tym spektrum dysocjalności. Natomiast ten wynik nie jest tak skrajne, żebyśmy mówili o zaburzeniu osobowości. Osoba, która cierpi na jakiekolwiek zaburzenie osobowości, jest osobą, która nie potrafi funkcjonować w społeczeństwie, nie potrafi, bądź to funkcjonowanie jest drastycznie zaburzone, jest utrudnione. Czyli taki socjopata będzie łamał prawo, będzie nie dostosowywał się właśnie do prawa, będzie wielokrotnie siedział w więzieniu, nie będzie w stanie utrzymać pracy zawodowej, relacji itd., itd. Na tym polega różnica, więc socjopata to jest jednostka antyspołeczna, inaczej, każdy socjopata jest jednostką antyspołeczną, ale nie każda jednostka antyspołeczna jest socjopatą. Jak już wspomniałem, istnieją te dwa objawy najbardziej charakterystyczne dla tego zaburzenia i pierwszym z nich jest antyspołeczność. Ona występuje na trzech poziomach. Poziom emocjonalny, poziom poznawczy, czyli przekonania, myśli, a także światopogląd,
oraz poziom behawioralny, czyli poziom zachowania. Na poziomie emocjonalnym taka osoba jest wrogo nastawiona do całego społeczeństwa, do innych ludzi itd., itd. Cechuje ją gniew, silne odczuwanie gniewu, wrogość. Taka osoba ma za nic innych ludzi, odczuwa właśnie wrogie emocje i negatywne emocje w stosunku do całego społeczeństwa. Przez co nie za bardzo chce współistnieć w tym społeczeństwie. Chce się od niego wycofać. Istnieją także inne elementy tego emocjonalnego stosunku do społeczeństwa, czyli pogarda oraz uraza. Może być różnie. Może wystąpić sama uraza, może wystąpić pogarda, ale najczęściej występują oba jednocześnie. Jeżeli chodzi o urazę, to taka jednostka odczuwa pewnego rodzaju, czuje się skrzywdzona przez społeczeństwo. Możliwe, że w dzieciństwie była maltretowana przez rodzinę, przez rodziców, ojciec był kryminalistą, matka miała borderline i było niezbyt dobrze, były wahania nastroju, to nie było, dom nie był zbyt bezpiecznym miejscem. Taka osoba była poddawana dyscyplinie, ale w sposób niekonsekwentny. I pojawiała się przemoc, ojciec był również alkoholikiem, znęcał się nad tym dzieckiem itd., itd. W wyniku czego takie dziecko chodziło do szkoły i właśnie w tej szkole źle funkcjonowało. Dzieci go odrzucały, bo miał wahanie nastroju itd., itd., więc zaczął wchodzić w pewną grupę, która nazywana się grupą dewiacyjną, czyli młodzi kryminaliści, wchodzi w jakiś młodociany gang itd., itd. Ale w dorosłości odczuwa głęboką urazę za to, co mu społeczeństwo zrobiło. Nikomu nie zależało na nim, nikt był krzywdzony i tak dalej, nikomu nie było przykro, kiedy ojciec się nad nim znęcał i tak dalej, i tak dalej. Więc odczuwa urazę i uznaje, że skoro innym nie było przykro z powodu tego, co się z nim działo, to czemu on miałby zwracać uwagę na innych ludzi? Czemu miałby żywić wobec nich pewne pozytywne odczucia? Czemu miałby się dostosowywać do norm społeczeństwa, które nie zareagowało na jego krzywdę? Więc taka osoba głęboko chowa te urazy. Gdy kogoś pobije, na przykład, gdy taki socjopata kogoś pobije, to zapytany, czy żałuje, odpowiada, że no w sumie nie żałuje, bo czemu miałby żałować, skoro nikomu nie było przykro, kiedy ojciec go bił, więc czemu jemu miałoby być przykro, że kogoś pobił? Tutaj się pojawia patologia odnośnie poczucia winy. Takie jednostki nie posiadają poczucia winy. Druga opcja jest taka, że taki socjopata odczuwa pogardę do społeczeństwa, bo uważa, że on jest lepszy od innych w jakimś stopniu. Społeczeństwo to 90% śmieci, pozostali ludzie to są taki marny poziom, a sam socjopata uważa siebie za nadczłowieka. I tutaj jakiś atrybut się pojawia, na przykład jest silniejszy od innych, sprawniejszy, efektywniejszy, mimo że nie jest. Albo na przykład, nie wiem, inteligentniejszy, inni to głąby, inni to słabe uszy i tak dalej, i tak dalej. Więc pojawia się pogarda do innych ludzi. No i oczywiście istnieje trzecia opcja, że zarówno uraza, jak i pogarda się pojawiają. To powoduje, że taki socjopata odczuwa nienawiść do społeczeństwa, nie czuje się częścią tego społeczeństwa i chce od tego społeczeństwa uciec. Chce się odizolować, chce osiągać korzyści kosztem społeczeństwa, uważa, że jemu się należy jako rekompensata za krzywdy, które go spotkały, albo dlatego, że jest na przykład, nie wiem, nad człowiekiem, to dlatego się jemu należy więcej od innych, a w ogóle to się jemu należy wszystko. Odczuwa nienawiść i jest przepełniony gniewem, bardzo silnym gniewem, który rozsadza go od środka. I powoduje, że taki socjopata staje się niestabilny emocjonalnie, łatwo reaguje gniewem, przemocą, chętnie rzuca się na innymi z pięściami itd., itd. To był poziom emocjonalny. Na poziomie emocjonalnym tacy ludzie są odseparowani od społeczeństwa, nie wytwarzają więzi i odczuwają emocjonalną pustkę pomimo skrajnych emocji. Jeżeli chodzi o poziom poznawczy antyspołecznego zaburzenia osobowości, to on jest w pewien sposób powiązany z poziomem emocjonalnym, ponieważ jeżeli jednostka odczuwa bardzo silny gniew,
a gniew jest emocją, która dodaje energii, czyli taki socjopata chodzi ciągle nabuzowany, ciągle naładowany energią. To w momencie, kiedy jednostka taka się pojawia, taka jednostka odczuwa gniew, nienawiść, urazę, pogardę, wrogo, jest nastawiona do innych ludzi, jest nabuzowana energią, no to można się domyślić, jakie przekonania ma taka osoba. Innym na mnie nie zależało, inni mieli mnie w dupie. Ja mogę robić wszystko, jestem ponad dobrem i złem, jestem nad człowiekiem, mogę łamać prawo, mogę łamać normy, mnie zakazy i nakazy nie obowiązują. Więc tego typu jednostka jest niedostosowana do społeczeństwa. Natomiast cechą tego poziomu poznawczego antyspołeczności u osób cierpiących na antyspołeczne zaburzenia osobowości jest tak zwany darwinizm społeczny. Darwinizm społeczny to jest takie podejście do rzeczywistości, według którego istnieją silni i słabi. Takie czarno-białe postrzeganie rzeczywistości, w którym istnieją jednostki, które są drapieżnikami, istnieją jednostki, które są ofiarami. Są silni i słabi. I silni wygrywają, słabi giną. Lepiej być silnym w wojnie o byt. Oczywiście każdy dba tylko i wyłącznie o własny interes. Każdy wbije ci nóż w plecy. Moralność i etyka to tylko słowa, za pomocą których ludzie oszukują sami siebie i próbują zmanipulować siebie. Społeczeństwo próbuje dominować nad innymi za pomocą moralności, prawa itd. Ale oczywiście jednostki silne są nonkonformistyczne. One niechętnie poddają się właśnie tej kontroli z zewnątrz. One same decydują. Więc to jest, taka jednostka będzie nieufna wobec innych ludzi, tak wręcz paranoicznie nieufna. Taka jednostka będzie uznawała, że może liczyć jedynie na siebie, będzie próbowała manipulować innymi ludźmi, żeby ich zdominować. Oczywiście wygrywa ten, który kontroluje, który ma władzę, więc takie jednostki będą próbowały narzucać swoją wolę innym, a jednocześnie nie będą chciały, żeby ktokolwiek ich w jakikolwiek sposób poddawał kontroli, nawet jeżeli nie próbuje poddawać kontroli, ale temat mani kontroli omówię później. Kolejną cechą jest właśnie ten nienawiść wobec zasad i norm społecznych. Takie jednostki nienawidzą norm społecznych, norm moralnych, łamią prawo, łamią zasady współżycia społecznego. Nienawidzą właśnie tych zasad, ponieważ one chcą być nonkonformistyczne, one chcą być indywidualistyczne i chcą być taką samotną wyspą. Dlatego te osoby również nie wytwarzają więzi. Przykładowo Theodor Millon w książce Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie podał przykład takiej socjopatki Christy. Christa jest socjopatką, która zapytana o pochodzenie odpowiedziała: nie mam i nie potrzebuję żadnej pieprzonej rodziny. Z dumą w głosie, jakby chciała tym zaimponować, że ona jest taka samowystarczalna i tak dalej. No i socjopaci oczywiście gardzą konformistami, uważają, że inni ludzie to są szare owieczki, które zostały zdominowane przez system albo przez innych ludzi. Oni się czują lepsi z tego względu, że oni są tymi nonkonformistami, oni nie są zdominowani, a inni to są konformiści i zasługują na pogardę. I trzeci poziom to jest poziom behawioralny. Tego typu osoby walczą z opresyjnymi siłami społeczeństwa, które próbują narzucić im tą kontrolę, tą władzę, próbują narzucić te normy. Są to osoby, które są niedostosowane społecznie w relacjach takich koleżeńskich, przyjacielskich i rodzinnych oraz w związkach. Będą one łamać normy, będą na przykład okradać znajomych, nie będą spełniać oczekiwań innych, takich oczekiwań rozsądnych, czyli na przykład przyjaciel oczekuje, że jego przyjaciel go nie oszuka, no a taki socjopata uznaje, że oczekiwania to są twoje oczekiwania, ja nie będę się nim poddawać, będę ciebie oszukiwać. Takie osoby nie potrafią też tworzyć związków, relacji, nie uczą się na błędach, ciągle powtarzają te same, z tych samych powodów tracą znajomych, przyjaciół, rozpadają się ich związki, często się też rozpadają relacje rodzinne. Chociaż, co jest ciekawe, taka osoba często nie ma problemu z tym, żeby nawiązywać nowe znajomości.
Taka osoba będzie zastraszać innych, grozić, będzie zachowywać się groźnie, wzbudzać strach w innych, żeby pokazać siebie jako tą osobę, która jest tym samcem alfa w darwinistycznej rzeczywistości. Chociaż istnieją także tacy socjopaci, którzy są kameleonami, to są socjopaci, którzy na samym początku będą mili, sympatyczni, ale oczywiście będą musieli zaznaczyć, że są osobami, którym nie wolno, które nie dają sobie w kaszę dmuchać. Ale w momencie, kiedy taka osoba już zdobędzie kontrolę za pomocą manipulacji nad drugim człowiekiem, to będzie robić to samo, co ten socjopata jawny, czyli będzie straszyć, będzie zastraszać, będzie wzbudzać strach właśnie, dominować nad innymi ludźmi, krzywdzić ich, wykorzystywać do osiągania własnych celów. Takie osoby właśnie łamią zasady i normy etyczne. W pracy jest taka ciekawa rzecz, że taki socjopata może mieć łatwość w zdobywaniu nowej pracy, nawet w sytuacji, kiedy jest kryzys. Problem polega na tym, że taka osoba nie potrafi utrzymać tej pracy, ponieważ ciągle łamie zasady funkcjonowania w środowisku pracy. Na przykład kradnie, okrada innych pracowników, na przykład kłóci się z szefem w sposób agresywny, wyzywa go albo nawet rzuca się na innych z pięściami. Taka osoba może mieć właśnie poważne problemy z przestrzeganiem zasad w pracy, takich, które są oczywiście takie podstawowe, że w pracy się pracuje, co wiąże się z tym, że będzie zwalniana wielokrotnie, będzie potem zatrudniana znowu do innej pracy, bo będzie robić dobre pierwsze wrażenie, a potem będzie znowu zwalniana, potem znowu kolejna praca. Takie osoby nie potrafią utrzymać pracy zawodowej. Kolejną cechą poziomu behawioralnego jest łamanie norm prawa. Bardzo ważna uwaga, że każdy socjopata w przeciągu swojego życia, jeżeli dożyje, bo tacy ludzie żyją krótko, będzie łamał wielokrotnie prawo. To jest pewne, to jest jednostka, która jeżeli pójdzie do psychiatry i zostanie zdiagnozowana osobowość, antyspołeczne zaburzenie osobowości takiej osobie, to psychiatra albo wyłapał, że taka osoba łamie prawo, łamie normy prawne, popełnia przestępstwa, kradnie, napada na innych ludzi, bije ich, zażywa narkotyki silne albo upija się do nieprzytomności, pod wpływem alkoholu na przykład prowadzi samochód itd., itd. Więc to jest to osoba, która łamie prawo, albo jeszcze nie popełniła przestępstwa, ale sposób funkcjonowania jest taki, że ta osoba w przyszłości będzie popełniać przestępstwa, bo na przykład nie potrafi utrzymać pracy zawodowej, a poza tym popadła zaczęła brać narkotyki. Branie narkotyków też jest przestępstwem, natomiast tutaj chodzi, może weźmy inne przestępstwa, poważniejsze. I taka osoba na przykład potem zaczyna kraść, bo brakuje jej na narkotyki, a nie ma jak zarobić. Takie osoby są niecierpliwe, łatwo reagują agresją, więc będą mogły się rzucać. Istnieje prawdopodobieństwo, że prędzej czy później taka osoba kogoś pobije. Więc albo popełniła ta osoba przestępstwa już, albo popełni w przyszłości. Natomiast bardzo ważna uwaga jest taka, że przestępstwa są różnego kalibru. To oznacza, że nie każdy socjopata to seryjny morderca. Istnieją socjopaci, którzy są wycofani społecznie, zostali bezdomnymi i na przykład z racji tego, że brakuje im na jedzenie, no to napadają na innych ludzi, okradają ich, włamują się komuś do mieszkań i tak dalej. Są uzależnieni od narkotyków, więc na przykład potem tymi narkotykami handlują, ale to niekoniecznie muszą być takie bardzo poważne przestępstwa, takie jak gwałty, pobicia, gwałty morderstwa czy inne tego typu przestępstwa. Pobicia zdarzają się często. W sensie dużo socjopatów ma skłonność do tego, żeby bić innych ludzi. To by było na tyle, jeżeli chodzi o antyspołeczność. Przechodzimy teraz do kolejnego objawu, czyli objawu zwanego impulsywnym egoizmem, jak dla odróżnienia od egoizmu narcystycznego.
Egoizm u osób z narcystycznym zaburzeniem osobowości jest skierowany na przyszłość. To są osoby, które mają plany, mają wizje, mają jakieś wielkie ambicje, osiągnięcia wielkich rzeczy w przyszłości, marzą, żyją tą przyszłością i są egoistyczne, skrajnie egoistyczne. Natomiast osoby z antyspołecznym zaburzeniem osobowości są egoistyczne, ale ich egoizm jest impulsywny, jest nastawiony na tu i teraz, zaspokajanie aktualnych pragnień, potrzeb itd., itd. Taka osoba nie ma długoterminowych planów na przyszłość, a jeżeli nawet są, to są one skrajne i nierealistyczne, na przykład będę rządził światem. Więc tego typu osoba jest niewolnikiem chwili obecnej, niewolnikiem tu i teraz, nie patrzy w przyszłość na konsekwencje swoich czynów, nie patrzy w przeszłość, czyli to jest to osoba, która nie będzie się uczyła na błędach, nie będzie wyciągała wniosków z przeszłości i będzie ciągle popełniała te same błędy w tej chwili, w chwili obecnej, tu i teraz ma ochotę napić się wódki, nie ma kasy. Ale ona chce, ona nie chce czekać ani chwili dłużej, ona musi teraz mieć tą wódkę, ona musi teraz w tym momencie. Więc na przykład napada na sklep i bierze sobie tą wódkę. Często dochodzi do takich sytuacji w przypadku socjopatów, którzy są gwałcicielami. To są osoby, które potem mówią na przykład, że ja sobie ją po prostu wziąłem. Czyli ten egoizm jest nastawiony tu i teraz. Na tu i teraz takie osoby są zawieszone w teraźniejszości, nie myślą o konsekwencjach dla innych, nie myślą o konsekwencjach, nie myślą o przyszłości. Kolejną cechą jest ten darwinizm, elementem jest darwinizm. Taka osoba jest właśnie darwinistyczna, więc uważa, że każdy powinien dbać tylko i wyłącznie o własny interes, a jeżeli ktoś okazuje dobroć innym ludziom, to znaczy, że jest naiwny, łatwy do wykorzystania, nie broni swojego terytorium, więc sam sobie zasłużył na to, żeby go wykorzystać. Więc tego typu osoby, sam darwinizm powoduje, że taka osoba będzie egoistyczna. Ponieważ każdy jest egoistą, więc czemu ten socjopata miałby nie być egoistą, skoro wszyscy dbają tylko i wyłącznie o własny interes. Taka osoba nienawidzi, jak coś bądź ktoś próbuje narzucić mu z zewnątrz jakąś kontrolę w formie właśnie norm społecznych, norm prawnych. Taka osoba uważa, że na przykład mam ochotę wziąć samochód, więc biorę ten samochód, nie patrzę na konsekwencje, a potem jak go złapią, to taki socjopata myśli na zasadzie głupie państwo ogranicza autonomię jednostki, głupia policja, mówią mi co ja mam robić, ja jestem samowystarczalny, nikt mi nie będzie mówić co mam robić, więc takie osoby tym bardziej nie będą się uczyć na błędach. Przy czym to są osoby, które mają paranoję kontroli. Te osoby dostrzegają być kontrolowanym tam, gdzie nie są kontrolowani. W przypadku związków taka osoba może takie zwykłe prośby typu wynieś śmieci odbierać jako rozkaz i walkę o dominację, więc będzie reagować na to agresywnie. Natomiast oczywiście nikt nie ma prawa ich ograniczać. Ich wola powinna być respektowana i wprowadzana natychmiast jak rozkaz. Ale to nie działa w drugą stronę. To są osoby, które chcą wolności, ale nie dają jej innym ludziom. Oni uważają, że są takimi samcami alfa, że inni powinni się ich słuchać, wykonywać ich polecenia jak rozkaz. Inni nie mają prawa mieć pretensji o to, że coś taki socjopata im zrobił. Taka osoba chce rządzić, uważa, że inni powinni narzucać, powinni spełniać ich prośby jak rozkaz, no bo to jest na przykład, nie wiem, rekompensata za krzywdy, których doznali, a im się należy wszystko. Im się należą pieniądze, sława, im się należy to, żeby inni ludzie im służyli, oni chcą własnych niewolników i tak dalej, społeczeństwo powinno im dawać to, czego oni chcą. Więc taka osoba będzie podejmować antyspołeczne czyny, będzie łamać prawo, nie będzie się dostosowywać do właśnie zasad funkcjonowania społecznego, ponieważ właśnie społeczeństwo powinno spełniać ich polecenia jak rozkaz.
Kolejną cechą jest właśnie brak uczuć wyższych. Taka jednostka jest pozbawiona sumienia, pozbawiona empatii w stosunku do innych ludzi. Taka jednostka nie ogranicza się zasadami moralnymi, ponieważ moralność to dla niej ograniczenie. Taka osoba jest nieodpowiedzialna i uznaje, że po prostu zasady moralne i zwracanie uwagi na innych ludzi to jest tylko pewna blokada, coś co blokuje możliwość osiągania własnych celów, pewnego rodzaju przeszkoda, więc trzeba to sumienie wyrzucić na śmietnik. Przykładem może być Herman Mudgett. To jest taki morderca, który właśnie mordował i uważał, że on chciał mieć pewne konkretne części ciała. To znaczy był zafascynowany pewnymi częściami ciała i chciał je kolekcjonować, więc po prostu sobie brał je. To jest skrajny przykład. Natomiast w przypadku istnieją takie przypadki. W większości przypadków socjopaci nie są aż tak skrajni, chociaż oczywiście zdarzają się tego typu osoby. W większości przypadków takie osoby zajmują się kradzieżą, narkomania, tego typu rzeczy. Głównym przekonaniem osób cierpiących na antyspołeczne zaburzenia osobowości jest: mogę robić co zechcę, kiedy zechcę, mam jedną kreskę na baterii. Takie osoby są niezdolne do kontrolowania impulsu. Taka osoba nie potrafi kontrolować samego siebie, po prostu leci impuls i ona w niego leci. Ale to też nie jest tak, że taka osoba nie potrafi, ale chce. Taka osoba i nie potrafi kontrolować tego impulsu, i nie chce kontrolować tego impulsu. Istnieją też tak zwane acting outy, czyli istnieje pewien taki mechanizm obronny nazywany acting outem i on występuje w formie antyspołecznej u osób z antyspołecznym zaburzeniem osobowości. To są osoby, które impulsywnie realizują z automatu realizują swój impuls, po prostu leci impuls. Taka osoba będzie w sposób niekontrolowany wyżywać swoje antyspołeczne emocje na innych ludziach. Czyli na przykład taka osoba odczuwa wściekłość, więc kogoś uderzy. Takim acting outem może być kopnięcie przechodzącej, bez powodu kopnięcie przechodzącej obok na chodniku osoby, może to być rzucenie kotem o ścianę, może to być uderzanie telefonem o biurko wielokrotnie. Acting outy mogą być na ludziach, zwierzętach bądź innych przedmiotach. Cechą charakterystyczną jest też brak celów długoterminowych. Taka osoba nie posiada celów długoterminowych, a poza tym żyje jak takie dzikie zwierzę, które realizuje aktualne impulsy, która działa w zgodzie z instynktem. Impuls decyduje o kierunku działania, impuls decyduje o jego zmianie, impuls decyduje o wszystkim właściwie. Taka osoba nagle pomyśli: o, napadnę na sklep, więc napadnę na sklep. Nie potrafi utrzymać też długoterminowych celów, bo ciągle może je zmieniać. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam na kanał Spotify. Na Spotify jest wersja audio tego filmu, podcast. Zapraszam także na grupę fanowską na Facebooku. Miodożer Społeczny się nazywa, a także na fanpage'a Miodożer Rzeczowy. Linki w opisie. Do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć.